z księgi Ezechiela, 34 rozdział. Księga Ezechiela, 34 rozdział ze Starego Testamentu. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zaczynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabiej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerłem dla wszystkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec. I usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już ich żarłem. Amen. Prawdą jest, że jest napisane i musimy brać to pod uwagę za każdym razem, jak czytamy Stary Testament, że co jest napisane w Starym Testamencie jest dla naszej nauki, abyśmy mieli my nadzieję naszą z cierpliwością i z pocieszeniem pism w naszym Panu Bogu. Aby jak będziemy mieli naszą nadzieję w Panu, abyśmy mogli wszyscy razem wychwalać jednomyślnie, jednoduszno, abyśmy wychwalali imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale i naszego Ojca Niebieskiego. W taki sposób, i to jest bardzo coś poważnego, będziemy przyjmować jeden drugiego, tak jak Chrystus przyjmuje nas dla chwały Boga. Jedyny sposób, abyśmy mogli przyjmować z radością jeden drugiego, abyśmy przyjmowali, abyśmy się przybliżali, aby do nas się przybliżali, abyśmy Go wysłuchali, aby nas wysłuchiwał, abyśmy Go brali w objęcia, jak patrzymy się na Niego głodnego, abyśmy Go karmili, jak widzimy Go, że spragnie, abyśmy dawali Mu pić. I jedyny sposób, w którym może przyjmować człowiek Boży brata swego, jest, abyśmy brali naukę, bo wszelkie pismo jest z Boga natchnione, jest pożyteczne dla nauki, dla kontroli, dla poprawy, ale i dla wyćwiczenia, aby człowiek Boży był gotowy i przygotowany naczyniem
Bożym dla dzieła, którego Bóg go zaprosił. I poprzez ten rozdział, który teraz czytaliśmy, i tyczy się do pasterzy. I tutaj musimy zrozumieć, umiłowani w Panu, że pasterze są oczywiście ci, którzy mają posługę pastora dla nauki świętych. Pasterze też są prezbiterzy, którzy służą i troszczą się o pastwisko, ale pasterzami jesteśmy wszyscy my, mężczyźni i kobiety, bo Bóg ustanowił pod władzę wszystkich niektórych ludzi. I abym to powiedział przejrzyście i szczegółowo, w rodzinie na przykład pastorem jest mężczyzna. On troszczy się i pasie swoją rodzinę. Nad dziećmi pasterzem jest matka. Nad swoimi krewnymi pastorem jest wierny brat. I ten, który ma władzę w pracy, jest pasterzem wierny. Czy to jest kierownik i jest nad, ma władzę, czy jest pracownikiem, co znaczy pasie, znaczy, że albo uczę przez Ewangelię Chrystusową ludzi, aby byli doświadczeni, albo troszczę się o ich duszę, o ich życie, abym ustanowił ich przychylnymi dla Boga. Pasterzem jest każdy z nas, albo każda z nas, i szczególnie dla ostatniego apostolskiego kościoła, bo jest napisane, że w tamtym czasie ja, Bóg, będę wylewał na moje sługi i służebnicę, i to jest pasterz, z Ducha mojego świętego, aby prorokowali. Co to znaczy? Przez Ducha Świętego. Jeden młody student, studentka, jest pasterzem między swoimi studentami, gdzie się znajduje na studiach. Jeden uczeń jest pasterzem w klasie między swoimi uczniami. I na przykład jeden brat, jak mówi Słowo Boże, że nie jest niesprawiedliwy Bóg, aby zapomniał dzieło naszej wiary i trud naszej miłości, który pokazaliśmy wszyscy, mężczyźni, kobieci, usługując i usługując teraz naszym braciom i siostrom. I namawia, abyśmy nie stali się leniwi, ale z pilnością, abyśmy pracowali i z odpowiedzialnością, abyśmy pracowali w dziele, którym Bóg nam zaufał. I dzieło, które nam zaufał Bóg, jest ci, którzy nas słuchają. Tych, którzy są blisko nas, aby nas słuchali. Ja nie jestem odpowiedzialny za brata w Nigerii, w Afryce, ale jestem odpowiedzialny za ludzi, którzy są w moim sąsiedztwie. I tak samo za ludzi i braci w kościele. I nie tylko ja, ale każdy z nas osobna. I powtarzam, odpowiedzialność pastora jest, aby uczył i aby troszczył się. Aby uczył się. I co to znaczy uczył się? Aby karmił owce i aby troszczył się, aby się opiekował owcami. I z taką logiką, to jest pewna i bezpieczna, i to jest zupełna prawda z Ewangelii Chrystusowej, bo powtarzam, wszyscy my
mamy pod władzą naszą ludzi i wszyscy jesteśmy pod władzą innych ludzi. Wszyscy z nas. Czyli jesteśmy z nas, wszyscy jesteśmy pasterzami, ale i owcami. Ale dzisiaj Słowo Boże tyczy się do pasterzy, do wszelkich rodzajów pasterzy. I to, co widzi Bóg, jest owce porzucone. Czyli pasterze nie karmią owiec, nie pasą owiec, odwrotnie, zjadają tłuszcze, wełnę i mleko zabieracie i ubieracie, czyli nie uczą, nie wzmacniają chorych, nie uzdrawiają tych, którzy się źle czują, nie opatrywują tych, którzy są skaleczeni. I nie tylko to, ale widzi, że jest owieczka zabłąkana i nie starają się, aby sprowadzić je z powrotem. I owce, które odeszły, nie szukają ich. Odwrotnie. Silną i siłą i gwałtem i surowo rządzą na owcach. Co, jaki jest brak u pasterzy? I to jest pokazane poprzez wszystkie te braki, które poróżnia Bóg u pasterzy. I powtarzam, dzisiaj każdy z osobna patrzy się na samego siebie. Nie na drugich, ale na każdego, na każdy się patrzy na samego siebie. Czyli nie mów, że ja nie mam żony, czyli nie jestem pasterzem. Masz braci, masz sąsiadów. Nie mów, że jesteś sam. Masz obok siebie ludzi, którzy są obok ciebie, bo kto, co się dzieje wokół nas, Bóg na to pozwala. I co to jest? Co ustanawia pasterzy zupełnie nieodpowiednich? Nieprzygotowanych i powiem lepiej, bez wyniku jest to brak miłości Boga Ojca w ich sercu. Tylko jak pasterz nie miłuje owiec i jego pastwiska, trzody, wtedy je wykorzystuje i zamiast troszczyć się o nie, wykorzystuje je. Jak jakaś owca jest chora w słabości albo zabłąkana, porzuca je. I jeszcze bardziej, jak jedna owca, jego trzody jest oddalona i nie troszczy się, aby sprowadzić ją z powrotem. I dla tych owiec, dla tych pasterzy, którzy z powodu braków ojcowskiej miłości, ja to rozszerzę trochę więcej, brak wiary i nadziei do Chrystusa, bo nie możemy zrobić dużo rzeczy i nie wiemy, co mamy zrobić. Czyli jedna owieczka jest zbłąkana. Nie mogę nic zrobić, nie wiem, co mam zrobić. Albo jedna owieczka jest zagubiona z mojej trzody. Co mogę zrobić? Nie wiem, co mam zrobić. I dlatego to nie jest tylko brak miłości, bo może mam miłość, ale musi mieć wiarę czynną przez miłość. Ale najważniejsze, według mojego poglądu, jak się modliłem, aby miał nadzieję, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem owiec. Arcypasterzem. Czyli my
wszyscy pasterze mamy jednego pasterza, arcypasterza owiec, czyli to, co ja nie mogę zrobić jako pasterz, pomimo, że mam wiarę, proszę od Boga, aby dał mi wzrost wierze, mam nadzieję i proszę od Boga, aby dał mi cierpliwość i miłość. I wynik tego jest, że się trudzę i widzę, że nie mogę nic zrobić. Dlaczego? No bo nie mogę, bo nie wiem, co mam zrobić. I to się komuś stało, mi się to stało wiele razy. Nie mogę nic zrobić temu człowiekowi, który jest w trudności i jest w mojej trzodzie. Bo nie wiem, co mam zrobić, ale mam nadzieję pewną i bezpieczną, że jest arcykapłan, który wszystko może zrobić. I to jest moja nadzieja. Czyli brak miłości znaczy porzucenie, niezainteresowanie. Brak wiary znaczy bez uczynków. Wiara martwa bez uczynków. I brak nadziei znaczy przeklęty człowiek, który nie ma nadziei w Panu. Czyli więc pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest, abym opisał w moim sercu, abym zrozumiał, kim są owce mojej trzody, jakie owce mi zaufał Bóg. Wszędzie, gdziekolwiek się znajduję. I zapiszę je. I będę pisał, będę zmazywał i będę pisał. I od tego momentu będę się modlił o te owce, ale bardziej będę się modlił w Duchu Świętym o te owce, aby Bóg wylewał do mojego serca przez Ducha Świętego Jego miłość, która będzie dawała czynną wiarę we mnie i uczyni ją z uczynkami. I wiara będzie włączała nadzieję moją do arcypasterza mojego. I to jest to, co powinienem zrobić. Jak nie zrobię tego, wtedy przychodzi Bóg dzisiaj i mówi: biada pasterzom. Biada pasterzom, którzy nie pasą owcy jego, ale pasą samego siebie. Biada owcom, którzy nie pasą trzody swojej, którzy nie troszczą się o swoje owce, nie zajmują się swoimi owcami. I najważniejszą rzeczą, nie modlą się. I nie modlą się, ale szczególnie nie modlą się w Duchu Świętym, aby Bóg wylewał do ich serca przez Ducha Świętego miłość Boga Ojca, która nie może przyjść do serca naszego, jak tylko przez Ducha Świętego. Czyli wytłumacza nam, objawia nam Słowo Boże, że każdy z nas osobna jest pasterzem w swojej trzodzie. I może być pasterzem, gdzie Bóg tyczy się, mówiąc: biada pasterzom, którzy pasą samych siebie i nie liczą się z tymi, którzy są wokół Niego, nie zwracają żadnej uwagi na tych, którzy są wokół nich. I bądź błogosławiony, sługo wierny i dobry, dla pasterza, który z pilnością
pracuje w dziele Bożym i jest błogosławiony, bo przeklęty jest człowiek, który pracuje w dziele Bożym z niepilnością. Dzisiejszy przekaz jest, abym popatrzył się na samego siebie, bo tak jak będę poróżniał samego siebie i zrozumiem, czy jestem błogosławiony, czy przeklęty. Jestem przeklęty, wykonuję pilnie, z pilnością rzeczy i moja droga jako pasterz jest spadająca czy wzrastająca, czyli moją pierwszą miłość z uczynkami, które wykonywałem, usługując moje owieczki. Owieczki mojego pastwiska troszczę się ze wzrastającą miłością, nadzieją. Czy pierwszą moją miłość zostawiłem i nie wykonuję pierwszych uczynków, ale wykonuję mniej uczynków. I w tym przypadku Słowo Boże na początku jest zupełne. Jak nie upamiętasz się, czyniąc pierwsze uczynki, tak jak zacząłeś, troszcząc się i ucząc owieczki twojej trzody, wtedy poruszę twój świecznik i zobaczymy, co to znaczy. Albo jak upamiętasz się i uczynisz pierwsze uczynki, wtedy ja dam wzrost, moje błogosławieństwo, tobie, pasterzowi, ale i owieczkom twojej trzody. I teraz przyjdźmy i zobaczmy, co to znaczy poruszę twój świecznik. To nie jest coś prostego. I mówi, jak opiszę do 5 wersetu, niezainteresowanie, złe dzieło pasterzy, co do owieczek, trzody, jego w otoczeniu owieczki, gdzie Bóg uczynił go światłem, bo to znaczy pasterz. Ja jestem światłem światłości i wy jesteście światłem światłości. Jak nie jesteś światłością tego świata, pasterzem nie jesteś. Muszą widzieć ludzie, abyś był przykładem trzody, aby widzieli ludzie twoje dobre uczynki, abyś ewangelizował swoim życiem, abyś uczył poprzez swoje staranie w życiu, abyś troszczył się ze świadectwem twojego życia, abyś był światłością, wtedy owieczki twojej trzody będą widzieć twoje dobre uczynki i będą wychwalać Boga Ojca. Czyli więc aż do 4 wersetu jest to pasterz, który pomimo, że jest światło na świecie, on wybrał ciemność, bo uczynki jego były złe. Od 5 do 6 wersetu opisuje sytuację trzody złych pasterzy, którzy nie są światłem, ale są ciemnością. I tak rozproszyły się moje owce, bo nie było pasterza. Jedna owca tam, druga owca gdzie indziej. Rozproszyły się. Szukasz ich i nie ma. I stały się żerem dla wszystkiego zwierzęcia polnego. I rozproszyły się. Szukasz i nie możesz ich znaleźć. Są zagubione. I błąkały się moje owce po wszystkich górach. I to jest coś złego? Tak, bo owieczki biegną za pasterzem. Widzieliście, jak owca odchodzi, jak pasterz nie jest dobry. Jak pasterz jest wynajęty.
Tutaj mówi Słowo Boże o pasterzy, o pasterzu, o złym pasterzu. I po wszystkich wysokich pagórkach i po całym kraju rozproszyły się owce i nie było nikogo, żadnego pasterza, kto by się zatroszczył i szukał tych owiec. Nie było. I teraz od 7 wersetu pokazuje Słowo Boże, co to znaczy, że poruszę świecznik Twój, pasterzu, bo pierwszą miłość zostawiłeś i ja mówię, miłość Boga Ojca porzuciłeś, nie liczysz się i nie masz wiary, jesteś przeklęty, bo nie masz nadziei, arcykapłanie, arcypasterzu, i to, co masz nadzieję, jest sam Ty. I to, o co się troszczysz, jest sama Twoja osoba. I to jest ważny moment i przekaz. Robisz, co chcesz Ty, czy robisz, co chce Twój arcypasterz. Zrozumiałeś, że masz pasterza, czyli nie jesteś władcą nad Twoją czodą, że nad Tobą jest Jezus Chrystus, Pan Bóg. Jest arcypasterz owiec. Jak działa teraz arcypasterz, Pan Zastępów, na pasterzu, który nie bada i nie szuka owiec swoich, nie troszczy się o nie? Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana, jaką żyw arcypasterz owiec. Od razu, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, z powodu braku pasterzy, niezainteresowania się pasterzy, pasterz nie walczy w dobrym boju, troszcząc się o swoje owce, nie szuka, aby stał się dobrym pasterzem, ale jest złym pasterzem. Co mu brakuje? Miłość, wiara, nadzieja, aby mając nadzieję w Chrystusie, Jezus Chrystus zadziałał. Bo ja nie mogę, bo naprawdę są przypadki, gdzie my jako pasterz, nie mówię pasterz kościoła, pastor kościoła, ale to też, ale to nie jest dzisiejszy przekaz, jako pasterz nad owcami mojej czody nie mogę nic zrobić. Nie zrozumiałem jednak, że nie wiem, co mam zrobić. I nie zrozumiałem, że jestem w zupełnym zaułku. I nie idę do arcypasterza mojego, aby zmienił moją logikę, moje myślenie, praktykę, zachowanie, abym od złego pasterza owiec, abym stał się błogosławionym pasterzem owiec. I dlatego mówię, że przeklęty pasterz, ale zły pasterz. Ja czytam ponownie, dlatego że stały się łupem moje owce i żerłem dla wszelkiego zwierzęcia polnego i moi pasterzy nie troszczyli, nie szukali moich owiec, nie paśli moich owiec, dlatego ja, arcypasterz, mówię, słuchajcie, źli pasterzy, słowo Pana. Co znaczy, poruszę Twój świecznik. O, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom takim.
Czyli jesteś przeciwnikiem Boga i poprawniej Bóg jest przeciwnikiem twoim, bo jesteś złym pasterzem, który się nie troszczy. Ja wystąpię przeciwko takim pasterzom i ja zażądam od nich moich owiec. Zabiorę im, jemu owce. Poruszę mój świecznik. Nie ufam moich owiec jemu. Usunę ich od pasienia moich owiec. Poruszę ich świecznik. I nie będą już paść samych siebie, bo nie będą mieć owiec, nie będą mieć mleko, nie będą mieć wełnę z nich i nie będą mieli tuczności, bo ja wyzwolę z paszczy złych pasterzy moje owce i nie będą już ich żerłem. Czyli może stać się jeden pasterz, że będzie jadł swoje owce tak jak wszelkie zwierzęcia, dzikie zwierzęcia polne, niestety. I będą widzieć jeden tu, drugi tam i nikt nie będzie obok nich, obok niego. I nie będą, tak jak mówi Słowo Boże, coś, co mi się podoba bardzo i chcę wam to przeczytać. O dobrym pasterzu, który ma cechę. Błogosławiony, który się boi Pana, który chodzi według Jego dróg, Jego ścieżek. I to jest dobry pasterz, który boi się Boga z wynikiem, że chodzi według przykazań Jego. To rozważaj, w tym trwaj. I to jest przekaz. To rozważaj, w tym trwaj. To rozważaj, w tym trwaj. I wtedy pobłogosławię Cię jako pasterza. Jak zważasz, abyś był wiernym pasterzem, posłusznym pasterzem, bojąc się Boga pasterzem, wtedy samego siebie zbawisz, ale i wszystkich tych, którzy Cię słuchają i Ci zaufałem ich, Ty ich zbawisz. I Twoja żona będzie jak winnica z owocem, Twoi synowie i córki Twoje będą jak sadzonki drzewa oliwnego. I to jest dobry pasterz. Owieczki, trzody Jego słuchają Jego głosu i idą za Nim. On je poprowadzi do wód odpoczenia i łąk odpoczenia. On zajmuje się i pracuje w dziele Bożym, bojąc się Pana. W taki sposób umiłowani bracia i siostry. Dlatego sądzę, że jest to bardzo poważny przekaz dla każdego z nas osobna. Jest potrzebą, abyśmy zbadali nasze dzieło jako pasterze, czyli jako odpowiedzialni dusz. Nie ma znaczenia, czy jest ich 5, 20, 30. To nie jest to ważne. Dobry pasterz jest ten, który karmi owieczki, któremu zaufał Pan i troszczy się o nie. Dlaczego? Bo je miłuje, ale nie z miłością ludzką i ziemską, uczuciową. Patrzy się na nie, że odchodzą i płacze z miłością Bożą, które widzi, że odchodzą i idzie na kolana z modlitwą i postem, wypełniając się w Duchu Świętym. Powtarzam, klęka
pada na kolana z modlitwą i postem, bo jego miłosierdzie ma ból. Nie jest uczuciowe, och, co mam zrobić? Nic nie możesz zrobić. Jest to przez Ducha Świętego. To rozważaj, w tym trwaj. Panie, co mam zrobić, abyś Ty, arcypasterz, zaopiekował się o moje owce? To jest ważny moment. Ty, który jesteś moim pasterzem, Ty troszczę o moje owce, z którymi nie dałem sobie rady, aby je utrzymać dobrze. Czy dlatego, bo jestem winny, czy może nie jestem winny, czy dla jakiejkolwiek przyczyny nie udało mi się. Jak tego nie zrobisz, przemieści ci twój świecznik i zabierze ci zupełnie każdą owieczkę twojej trzody. I pozostaniesz sama, sam. Ani nie będziesz mógł sobie poradzić ze swoją żoną, ani ze swoim mężem. Wiecie, bracia i siostry, to nie mówię, bo tak sobie to wyobrażam, ale dlatego, że to wiem, jak ktoś albo któraś nie jest dobrym pasterzem, pozostaje sam. Ani swojej żony, ani swojego męża, ani swoich dzieci, ani swoich braci, sam pozostaje. Bóg niech nas zachowa. I jednak wyjście z zaułka jest łatwe. Jest napisane. Post i modlitwa w Duchu Świętym, aby twoje serce wypełniło się miłością, aby twoja wiara była czynna i nadzieja twoja była pewna i bezpieczna, jako kotwica twojej duszy, która zaczyna się od twojej duszy i dociera aż do tronu Bożego. Trwały, niewzruszalny, aby widząc ofiarę twoją, bo tak jak mówi Słowo Boże, oddajcie wasze ciało jako ofiara żywa, święta i miła, przychylna Bogu, i to jest wasza służba i uwielbienie logiczne. Zabawą nie może być wykonane dzieło Boże, ani z małymi modlitwami. Dzieło Boże staje się z ofiarą. Abyś oddał swoje ciało jako ofiarę, to jest twoje logiczne służenie i uwielbienie. I tam działa arcypasterz owiec i z nimi dzieło Boże ma wynik, ale najważniejszą rzeczą jest, że na tej drodze wychwalany jest Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Pomóż nam, Panie. Amen.